Chciałem powiedzieć hodowcom, żeby po prostu wiedzieli, że nie trzeba gwizdać. Nie trzeba gwizdać do gołębi. Wystarczy sobie zrobić taką zwykłą przechodkę, ale robić to systematycznie i zawsze. Już nawet w rozpłodzie. Żeby ten młody w gnieździe już wiedział, że ja się grzechoczę, czy jak ktoś gwizda, to nie gwizda, ale po co? Można sobie grzechotać i one już czekają, nie? Były przed chwilą, widzieliście na wolierze. Wszystkie. I one już czekają, bo o jednej porze. 17 się zbliża, one są karmione o 17. I one czekają na zwierzęta, no, idzie je nauczyć. Teraz będziemy je karmić, nie będziemy ich stresować oczywiście, nie? Ale chciałem tylko wam pokazać, że nie trzeba specjalnych jakichś, no powiedzmy, nie wiem, metod zwoływania gołębi. Jakby były na dachu, to one by też zeszły. Naprawdę jest to możliwe, tylko to trzeba systematycznie, przy każdym karmieniu, czy już w rozpłodzie, uwierzcie mi, z rozpłodu przenoszę gołębie, i w tym samym czasie grzechotam od razu reagują. Teraz jakbyście zobaczyli w całym gołębniku, cały gołębnik szuka tego, nie? Że już będzie karmienie, bo to jest ta pora. W rozpłodzie jest to samo, na pewno się już tam zawijają, bo to słyszą. Ale to, może popatrzyły, wychodzą. Jedzenie, że trzeba samemu teraz, bo tam nie da. No ale dwa dni winie i będzie sam. Pewnie, ale to jak zobaczcie, ile ryżu pary jest tutaj. Nie jest jęczmień, tylko ryż pary. W tej chwili już zostało 80% ryżu pary. Nic innego nie ma. Przy dzisiejszym to dobre wyglądanie czasu, gdybyśmy w termin, że te roty, które pomijają tu małe, tam nie, trzy, cztery, roty były, a tutaj między 10.